zakresu ochrony Bożej i mocy, jaką mamy w sobie. Tego, czym jesteśmy. Tydzień temu byłam u Basi w Kruszkowie na sobotę na modlitwie. Przez 3 godziny się modliłyśmy na językach. I potem Basia odwoziła nas z Agnieszką do Warszawy. Miała podjechać na dworzec, odebrać jakichś ludzi z Ukrainy. No i kiedy wysiadałyśmy z samochodu, Agnieszka siedziała z przodu, pierwsza wyskoczyła szybciutko. Ja otworzyłam drzwi, ale niezbyt energicznie, więc one takiej blokady dostały. I w momencie, kiedy postawiłam, no najpierw lewa noga, potem prawa, te drzwi mnie odepchnęły, więc noga prawa poszła do tyłu. I w tym czasie Basia po prostu ruszyła samochodem. I przejechała mi po mojej w ten sposób zgiętej nodze. Ból był okropny. Odskoczyłam od samochodu, złapałam się słupka i Agnieszkę poprosiłam, żeby zamknęła drzwi, bo wiem, że te drzwi nie zostały zamknięte, ale obejrzałam się za Agnieszką, czy Basia nie odjechała, czy ona zdołała te drzwi zamknąć i wtedy zobaczyłam obraz opony. Ta opona wyglądała, była spłaszczona, tak śmiesznie spłaszczona, a na dole było wgłębienie w kształcie mojej pięty. I zobaczyłam, co się wtedy stało, że Bóg jest zawsze z nami, On nas zawsze chroni. I zamiast ustąpić moja noga i się roztrzaskać, to ustąpiła opona. Amen. No i co było potem? Natychmiast z Agnieszką zaczęłyśmy się modlić o tą moją nogę. Po dwóch minutach ból zupełnie, zero bólu. Ja się poderwałam, mówię, Agnieszka, idziemy do tramwaju. No więc jeszcze było tak, że żeśmy biegły do tego tramwaju, a Agnieszka, biegniemy. Dobiegłyśmy do tramwaju, wsiadłyśmy, no i potem jeszcze trzeba było wrócić do domu. 15 minut bardzo szybkim krokiem szłyśmy do naszych domów. Więc bólu zero, zero bólu, noga prawie nie spuchła, nie było siniaka. Dopiero za 2 dni pojawił się siniak, no bo musiał się pojawić, ale bólu nie ma, noga jest sprawna, noga jest super. Także wiedzcie naprawdę, co macie w sobie i w każdym momencie trudnym natychmiast uderzajcie w to, co wam się przydarza. I to jest jedyny sposób. Ja tylko chciałam powiedzieć, żeby było jasne, że